Cześć, mamy środę, więc przyszedł czas na Pana Apkę, czyli naszą serię poświęconą ciekawym aplikacjom na Androida. Zostańcie z nami. Regionalny System Ostrzegania, czyli w skrócie RSO. Ta aplikacja powstała z inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Dzięki niej nasz smartfon powiadomi nas o wszelkiego rodzaju zagrożeniach, np. meteorologicznych bądź drogowych. Po wybraniu interesującego nas województwa możemy zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami, informacjami o objazdach, remontach dróg i utrudnieniach w ruchu, a nawet sprawdzić stan wód zbiorników wodnych. Znalazło się też miejsce na całkiem obszerny zbiór porad na temat tego, jak zachować się w przypadku zagrożenia. Całkiem praktyczne, prawda? Każdy, kto stara się prowadzić zdrowy tryb życia, wie, jak ważne jest odpowiednie nawadnianie organizmu. Jeśli chcemy mieć kontrolę nad tym, ile wody pijemy w ciągu dnia, praktyczna może być aplikacja Water Your Body. Dzięki niej możemy nie tylko łatwo obliczyć, ile wody musimy wypić danego dnia, ale i sporządzać czytelne statystyki dotyczące nawadniania organizmu. Możemy również skorzystać z przypominajek oraz sami uzupełniać dane na bieżąco. Water Your Body to świetny kompan dla osób będących na diecie. W wersji bezpłatnej wyświetla reklamy, za ich pozbycie się trzeba zapłacić 22 zł. Office Lens to narzędzie bardzo podobne do popularnego ScanBota, ale jest w pełni darmowa. Office Lens pozwala na skanowanie dokumentów, zapisków na tablicach czy paragonów. Zdjęcie wykonać można pod dowolnym kątem. Aplikacja sama przetworzy fotkę i wyprostuje ją tak, by wyglądała jak należy. Efekt końcowy możemy również samodzielnie poprawić, a następnie wyeksportować na przykład jako dokument PDF do galerii lub jako jeden z formatów zgodny z pakietem Office. Do pełni szczęścia brakuje chyba tylko możliwości połączenia pojedynczych stron w jeden plik PDF oraz możliwości bezpośredniego wysyłania plików na Dropboxa lub dysk Google. A teraz aplikacja dla amatorów gotowania, jedzenia, ogólnie rzecz biorąc sztuki kulinarnej. Kitchen Stories to ciekawy pomysł na interaktywną książkę kucharską. W aplikacji znajdziemy dziesiątki przepisów na potrawy z całego świata. Obotrzono je nie tylko ładnymi zdjęciami, ale także filmami przedstawiającymi szczegóły powstawania dań. Możemy skorzystać także z praktycznego minutnika i notatnika, a przy przepisach podana jest ilość kalorii w porcji oraz lista składników. Zasoby aplikacji pogrupowano także według rodzaju. Największym i chyba jedynym słabym punktem Kitchen Stories jest to, że apka nie jest dostępna po polsku. Poza tym piękna oprawa, zero reklam, twórcy zdecydowanie nie muszą oddawać fartucha. W tym tygodniu nasza growa propozycja to One More Line, gra zręcznościowa o całkiem ciekawej mechanice. Poruszamy się bowiem czymś w rodzaju statku kosmicznego, którym sterować możemy tylko za pomocą punktów pojawiających się na jego trasie. Po zaczepieniu się do nich statek zmienia tor lotu, a naszym zadaniem jest jak najdłuższe utrzymanie się na trasie. Gra wymaga nie lada refleksu, w zamian oferuje wciągającą rozgrywkę i całkiem przyjemną oprawę. Nie tylko dla oka, ale i dla ucha. To już wszystkie aplikacje na dziś. Po więcej zapraszamy w następną środę, a Wy w tym czasie komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie. Do zobaczenia.